Na program zaprasza Telkap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. W sobotę 1 września odbył się ostatni w tym sezonie seans Pruszkowskiego Kina Letniego. Na finał postawiono na Nerw, amerykański thriller z Emmą Roberts i Dave'em Franco. Warto wspomnieć, że na te wakacje, zgodnie z sugestiami mieszkańców, filmy Pod chmurką wróciły do Parku Kościuszki. Argumentem była lepsza dostępność lokalizacji niż zeszłoroczne miejsce przy Wodzie Oligoceńskiej w Parku Potulickich. W tym sezonie udało się zrealizować to z bardzo dużą frekwencją mieszkańców. Blisko na każdym seansie około średnio 300 osób uczestniczyło w tych seansach, poza dwoma takimi felernymi dniami, kiedy trochę nam padało, pogoda nie dopisywała, ale byli zatwardziali kinomaniacy, którzy brali udział i oglądali filmy. Powiedzmy kilka słów o repertuarze. W jaki sposób on był dobierany i jakie filmy można było zobaczyć w tym roku? W tym roku dobieraliśmy filmy, po pierwsze najnowsze, takie, które będą cieszyły każdego widza, dlatego z różnych gatunków filmowych. Mieliśmy komedie, mieliśmy muzykalne, mieliśmy thrillery, mieliśmy filmy grozy, ale również przyjemne komedie, filmy bardzo pożyteczne i takie miłe dla uszu i dla oka. W tym roku konsultowaliśmy filmy, dosłownie, które będziemy wyświetlać, z Młodzieżową Radą Miasta Pruszkowa. Ponadto mieszkańcy sami przysłali do nas informacje, jaki film chcieliby zobaczyć. Filmy, które w tym roku na prośbę mieszkańców udało się włączyć do repertuaru, to nagrodzony wieloma Oscarami musical La La Land, dramat wojenny w reżyserii Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych i komedia Złe mamuśki. Warto zaznaczyć, że na każde kolejne kino letnie przygotowywane są coraz to nowsze i bardziej kasowe filmy. W tym sezonie najstarszy z nich miał niecałe 2 lata. Co roku budżet na plenerowe projekcje jest zwiększany. Seanse w 2018 roku kosztowały gminy około 80 tysięcy złotych.